Wyobraź sobie, że gotujesz na przykład jakieś danie z przepisu z książki kucharskiej. No i procedura wygląda w ten sposób, że potrzebujesz przepis, więc idziesz do półki, sięgasz po książkę kucharską, szukasz tego przepisu, czytasz go sobie, robisz danie, odkładasz książkę na półkę, no i wszystko jest w porządku. I teraz wyobraź sobie sytuację, że przychodzi więcej gości, okazuje się, że trzeba danie dorobić, zrobić go więcej, więc ponownie idziesz do półki, sięgasz po książkę, szukasz tego samego przepisu. Robisz co trzeba, odkładasz książkę na półkę. Ale jeżeli będziesz wiedzieć albo będziesz przewidywać, że być może częściej będziesz musieć sięgać po, po ten przepis, to jest spora szansa, że po prostu za pierwszym razem po znalezieniu go w książce zrobisz na przykład zdjęcie smartfonem, żeby mieć następnym razem ten przepis pod ręką i nie musieć go szukać. No i takie zdjęcie po jakimś czasie po prostu usuniesz, kiedy na przykład skończy się ten ciąg e, imprezowy, na którym potrzebujesz gotować danie i te dane, czyli ten obrazek, nie będą już potrzebne, albo zmieni się na przykład książka kucharska, z której korzystasz. No, i następnym razem jednak będziesz, będziesz chcieć pobrać nowe dane, czyli zrobić sobie zdjęcie nowego przepisu. Brawo, właśnie skorzystałeś z pamięci podręcznej, czyli z kesza w trakcie gotowania. Ja jestem Marek i dzisiaj opowiem Ci właśnie o pamięci podręcznej, konkretnie o pamięci podręcznej w aplikacji aplikacji.net. A ty teraz zawczasu zostaw już łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i. Zaczynamy. Cache, czyli pamięć podręczna, jest to forma przechowywania pod ręką wcześniej pobranych danych. Co oznacza to pod ręką? Oznacza to, że dane trzymamy blisko miejsca, które tych danych potrzebuje. Zazwyczaj w postaci, która jednak jest przyjaźniejsza, bardziej dopasowana do. Odbiorcy do użytkownika tych danych. Można powiedzieć, że cache jest takim miejscem na Twoim biurku, albo takim stoliczkiem, który jest pomiędzy na przykład szafą, z której wyciągasz różne rzeczy, a miejscem, w którym tych elementów, tych rzeczy będziesz potrzebować w najbliższym czasie. I właściwie, jakby się nad tym zastanowić, to właśnie z takiego cache w prawdziwym życiu korzystamy dosyć często. Bo, tak jak już opisałem na wstępie, e, czasami wykonując pewne czynności domowe, po prostu nie odkładamy od razu na miejsce, na półkę, gdzieś do schowka e, tej rzeczy, którą potrzebujemy, jeżeli wiemy, że za chwilę będziemy ją znowu potrzebować. Czyli po prostu caszujemy tą rzecz, na przykład jakiś śrubokręt, właśnie książkę, cokolwiek tego typu, e, w miejscu dużo bliższym nam, czyli na przykład na blacie, na którym wykonujemy jakieś danie, czy właśnie na biurku, przy którym pracujemy, po to, żeby mieć to pod ręką przez. Jakiś czas, a dopiero kiedy nie będzie to już potrzebne przez dłuższy okres, to możemy się tego pozbyć i następnym razem znowu sięgniemy do źródła. Bo właśnie cache, czyli pamięć podręczna, praktycznie zawsze występuje pomiędzy źródłem danych a odbiorcą, odbiorcą tych danych, z tym zastrzeżeniem, że zdecydowanie naj, najbardziej preferowanym rozwiązaniem jest takie, w którym cache jest dużo bliżej odbiorcy tych danych niż źródła, bo e, pamięć cache. Zazwyczaj służy temu, żeby konkretny odbiorca, czy konkretna grupa odbiorców, miała łatwiejszy dostęp do tych danych, pomijając maksymalnie tą wcześniejszą komunikację, ten pozostały odcinek do tego źródła danych. Warto też wspomnieć, że cache jest zawsze tymczasowy i praktycznie zawsze posiada dane z przeszłości. Jest to oczywiście takie malutkie, bardzo wąskie okienko, kiedy te dane zostały dosłownie przed momentem pobrane na nowo, odświeżone. Ale zazwyczaj mówimy o tym, że cache posiada dane pobrane kiedyś wcześniej i tak jak mówię, tymczasowe, bo zazwyczaj nie chcemy trzymać w nim danych w nieskończoność. Od tego mamy na przykład bazę danych, pliki na dysku, czy inne miejsce do przechowywania na stałe informacji. Więc podsumowując tę część. Cache jest pośrednikiem pomiędzy źródłem danych a odbiorcą danych i służy do tymczasowego trzymania w prostszej, szybszej w dostępie postaci tych informacji, tych danych, które są nam w najbliższym czasie dosyć często potrzebne i po której nie chcemy ciągle sięgać do źródła, po to, żeby nie trwało to zbyt długo. No i właśnie, po co nam cache? Tak jak już wspomniałem, on służy uproszczeniu tej komunikacji. Głównym zadaniem cacha jest unikanie zbyt częstego pytania źródła praktycznie o te same dane. Bo jeżeli e, przykładowo masz chociażby na przykład słownik państw, które e, powinny się wyświetlić w jakimś drop na Twojej stronie, albo e, tego typu elementy, które się niezbyt często zmieniają, a dużo użytkowników można na, na przykład o nie pytać, e, to bez sensu dla każdego użytkownika przy każdym otwarciu na przykład formularza pytać bazę danych o dokładnie tą samą listę. Lepiej sobie zapisać tą listę gdzieś w pamięci dużo bliżej odbiorcy, czyli dużo bliżej tego miejsca, które już buduje nam ten formularz, po to, żeby przynajmniej przez jakiś czas nie sięgać bezpośrednio do bazy danych, tylko maksymalnie skrócić tą ścieżkę i dostać te dane praktycznie natychmiastowo bez tej całej komunikacji, bo prawda jest taka, że w większości przypadków w całym zapytaniu, które jest przetwarzane dla użytkownika, komunikacja z bazą danych czy z innym źródłem danych jest tym najkosztowniejszym elementem. Więc wprowadzając cache, po prostu mocno jesteśmy w stanie zoptymalizować aplikację, przez to, że eliminujemy dla większości przypadków, dla większości e, czasu działania aplikacji ten najbardziej kosztowny element. W dodatku, skoro eliminujemy takie częste połączenia, na przykład właśnie z bazą danych, czy e, na przykład z jakimś e, serwisem, który. Te dane oblicza, wylicza dla nas, ale nie zmieniają się nas aż tak często, to jesteśmy w stanie też oszczędzić zwyczajnie pieniądze, bo bardzo często jest tak, że e, na przykład e, ilość zapytań do jakiegoś serwisu albo ilość danych przesłanych do bazy danych jest płatna w zależności od ilości. Więc jeśli na przykład sobie skeszujemy jakieś informacje z jakiegoś zewnętrznego api, albo skeszujemy sobie informacje, które są pobierane z bazy danych, to jesteśmy w stanie zwyczajnie na tym zaoszczędzić. Bo nie będziemy musieli tak dużo, tak często tych danych tam przesyłać. Ale oczywiście, jak każde rozwiązanie, również pamięć podręczna ma swoje wady, i ja tutaj wyszczególniłem dwie, według mnie takie istotne i raczej podstawowe. Pierwsza z nich to jest fakt, że, tak jak już powiedziałem, cache zawiera dane z przeszłości, więc musimy się liczyć z tym i w ten sposób planować wykorzystanie właśnie pamięci podręcznej, że te dane, które tam są, mogą być nie do końca aktualne. Dlatego wspomniałem, że najczęściej cache wykorzystujemy do danych, które się niezbyt często zmieniają, albo e, można dodać, że dla takich, które, których nieaktualność jest przez jakiś czas akceptowalna. Bo jeżeli mamy dane, które się bardzo często zmieniają, to korzystanie z cache'a właściwie nie ma sensu, skoro i tak byśmy ustawili tak krótki okres istnienia tych danych w pamięci, że praktycznie każde ich pobranie by oznaczało ostatecznie pobranie. Ich u źródła, więc to by się miało z celem, więc chcemy tą wartość ustawić raczej maksymalnie długo. No a znowu, jeżeli mamy dane, które muszą być maksymalnie aktualne, czyli na przykład e, pobieramy chociażby jakieś aktualne wartości z giełdy, czyli coś, co się bardzo szybko zmienia, no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to było jakieś e, opóźnienie w dostarczeniu aktualnych danych. Więc, jeżeli wprowadzimy ten cache. Niepotrzebnie, nadmiernie to może się okazać, że sobie wręcz narobimy kłopotów, przez to, że będziemy serwować użytkownikom nieaktualne dane, przez to właśnie, że cache trzyma te dane przez jakiś czas. Zresztą pewnie się spotkałeś z, na przykład z taką sytuacją, że jakaś strona cacheując rzeczy, które ci wyświetla, sprawiała, że mimo że na przykład została zaktualizowana wersja strony albo jakieś dane, to przez jakiś czas ty cały czas odświeżałeś tą to okno przeglądarki i cały czas dostawałeś stare dane, dopiero potrzebowałeś poczekać jakiś czas, żeby one się odświeżyły. No i to mogło być frustrujące, jeżeli to były dane, które potrzebowałeś natychmiast w najbardziej aktualnej formie. Także pierwszym wadą cache'a jest to, że prawdopodobnie przechowuje dane, czy zazwyczaj przechowuje dane, które są w jakiś sposób nieaktualne, albo są aktualne, ale czy powinny być aktualne, ale pobrane zdecydowanie jakiś czas temu. I druga wada, jeżeli chodzi o pamięć podręczną, to jest właśnie pamięć. Bo jednak, skoro pobierasz te wszystkie dane z bazy i je trzymasz w pamięci, to znaczy, że potrzebujesz wykorzystać właśnie tą pamięć operacyjną. No i teraz, nawet w niezbyt dużej aplikacji, chociażby bazy danych potrafią mieć kilka czy kilkanaście gigabajtów, więc. Naprawdę, jeżeli będziesz wszystkie dane kaszować, to się okaże, że bardzo szybko braknie ci po prostu pamięci operacyjnej na Twoim serwerze. Więc, e, korzystając z kesza, musisz bardzo świadomie planować to, co w nim trzymasz, po to, żeby właśnie nie wykorzystać całej pamięci niepotrzebnie, ładując wręcz całą bazę danych do kesza. E, dlatego tutaj właściwie rozwiązaniem jest po prostu zdrowy rozsądek i po pierwsze, nieładowanie do kesza tych danych, które. Albo się bardzo często zmieniają, więc e, tylko niepotrzebnie zaśmiecają pamięć, skoro i tak za każdym razem o nie pytamy bazę danych, albo danych, które są bardzo, bardzo rzadko używane, i po prostu ten cache by dla jednego zapytania później siedział w pamięci przez godziny, dni czy wręcz tygodnie. W takim wypadku nie ma sensu e, takich danych tam trzymać. E, poza tym, jeżeli wiesz, że na przykład tylko część danych, chociażby z jednego e, wiersza w tabeli, jest potrzebne, to nie ma sensu trzymać wszystkich informacji, bo jeśli na przykład potrzebujesz te dane często, tylko po to, żeby wyświetlić użytkownikowi listę opcji, czyli ID plus nazwa, to bez sensu pobierać wszystkie informacje, które są dostępne dla danego obiektu. Lepiej sobie skaszałać po prostu listę ID i nazwa, i wtedy też trochę ten pomiędzy oszczędzimy. Ale tak jak mówię, tutaj jest kwestia zdrowego rozsądku i wybierania tych danych, które faktycznie opłaca się. Cashować opłaca się trzymać w pamięci podręcznej. I teraz pamięć podręczną cache, można oczywiście implementować samodzielnie, budując swoje klasy do tego, ale skoro mamy gotowe rozwiązania, to wydaje mi się nierozsądnym e, korzystanie właśnie z tej opcji. I teraz, jeżeli mówimy o aplikacjach pisanych w dodnecie, przede wszystkim aplikacjach pisanych w ASPDNEcie, bo tam najczęściej się wykorzystuje kontener e, Dependency Injection, e, to e, .NET Microsoft udostępnia nam taki interfejs jak IMemory Cache. Dlaczego interfejs, a nie klasę? E, dlatego, że jak sam Microsoft pisze, zdecydowanie bardziej polecaną opcją dla y, sytuacji, kiedy korzystamy właśnie z kontenera zależności, jest korzystanie z tego interfejsu po to, żeby nie musić ręcznie budować obiektów y, właśnie e, klasy memory cache i tych wszystkich ich zależności, parametrów itd. Tak Korzystając z interfejsu, jesteśmy w stanie bardzo prosto sobie wstrzyknąć po prostu gotowy obiekt cache'u w miejsce, w którym go potrzebujemy. I sam interfejs iMemoryCache jest bardzo prosty, bo właściwie udostępnia nam dwie podstawowe metody. Jedną jest spróbuj pobrać wartość z cache'a po podanym kluczu, a druga to jest ustaw wartość dla, poda dla podanego klucza. I poza tymi dwoma metodami mamy też możliwość ustawienia opcji. Dla naszego Kesza, dla naszych wartości. A poza oczywiście możliwością ograniczenia, limitowania wielkości takiej pamięci podręcznej, mamy dwie opcje ustawienia czasu życia obiektów w Keszu. Pierwszy z nich, pierwsza opcja, to jest możliwość ustawienia stałego czasu życia casha. Więc jeżeli ustawimy tą opcję stałą, to, to nieważne jak dużo użytkowników, jak dużo requestów, jak dużo. Właśnie odbiorców danych będzie pytać o tę konkretną wartość, o ten konkretny klucz, to po ustawionym czasie, czyli na przykład po 10 czy 100 sekundach, te dane zostaną zdezaktualizowane, zostaną usunięte z casza. Więc mają po prostu stały, stały, stały czas życia. Od momentu ustawienia ich mija ten ustawiony czas i wtedy one są niszczone i trzeba je pobrać na nowo. Druga opcja to jest taki przesuwający się timer. I ta druga opcja wygląda w ten sposób, że jeżeli ustawimy chociażby czas życia Kesza na 10 sekund, to każde zapytanie o dane przedłuża czy resetuje ten licznik liczący właśnie te 10 sekund. Więc jeżeli użytkownik po 8 sekundach od ustawienia Kesza zapyta o te dane, to te 8 sekund już nie będzie liczone. Znowu zaczniemy liczyć, liczyć od zera, przez co w. Najbardziej ekstremalnej sytuacji, taka pamięć cache, taka e, wartość w cache'u nigdy nie wygaśnie, jeżeli będzie, będzie, o nie, będzie o nią pytanie na tyle często, żeby zawsze się mieścić w tym okienku ustawionym właśnie dla e, naszej wartości. E, oczywiście, do, do momentu, kiedy sami ręcznie nie wymusimy e, usunięcia tych danych, albo po prostu nie zresetujemy, nie zresetujemy aplikacji, e, co spowoduje usunięcie tych danych z pamięci. Którą opcję wybieramy, to już zależy od nas, bo jak domyślasz się w drugim przypadku, kiedy ta, ten licznik się przesuwa, no to może być tak, że dane pobrane właśnie tydzień temu cały czas są w tym cache'u przedłużane, przedłużany jest ich okres ważności i nigdy mogą nie zostać pobrane nowe, co jest ok, właśnie dla takich bardzo, bardzo rzadko zmieniających się wartości, właśnie jakieś słowniki, tego typu rzeczy, ale. W przypadku, kiedy mamy dane, które ok, chcemy cachewać, ale nie aż tak długo, chcemy na pewno wiedzieć, że one się odświeżą po e, jakimś konkretnym czasie, wtedy powinniśmy wybrać opcję pierwszą, czyli z góry ustalony limit czasu życia takiego obiektu. I teraz pokażę Ci, w jaki sposób można wykorzystać pamięć cache w aplikacji napisanej w asp.decie, bo jest to bardzo proste i myślę, że po tym przykładzie bardzo chętnie i bardzo często będziesz korzystać właśnie z cacha z pamięci podręcznej po to, żeby pewne dane trzymać po prostu w pamięci, nie musieć, nie musieć ciągle pytać o nie bazy danych. Jako przykład wezmę domyślną aplikację, która się generuje z template'u dostarczonego przez .NET. Jest to aplikacja, która po prostu wystawia jedno API zwracające jakieś tam prognozy pogody na najbliższe dni. I domyślnie wygenerowana po prostu za każdym razem losuję te wartości, więc teraz, jeżeli sobie ją uruchomię, to mam tutaj jeden, jeden endpoint. I kiedy wykonuję zapytania, jak widzisz, na dole dostaje wyniki. No i przy każdym zapytaniu te wyniki się zmieniają. Więc, doda więc dodajmy teraz iMemory cash. Po pierwsze, potrzebujemy w ogóle dodać cache do naszej aplikacji czy konkretnie do kontenera zależności, więc dajemy sobie builder, services, add, memory, cache. Jest to praktycznie cała konfiguracja, jeżeli chcemy działać na domyślnych ustawieniach. I teraz potrzebujemy dodać właśnie cache do naszej aplikacji, czy do naszego endpointu. Pierwsza sprawa, musimy sobie wstrzyknąć obiekt naszego interfejsu, czy też nasz interfejs. Czyli mamy jako parametr naszej, naszego endpointu, i memory, cache o nazwie na przykład cash dodajmy sobie odpowiedni using referencje no i oczywiście musimy powiedzieć że jest to z serwisów a żeby to było wstrzyknięte po prostu jako żeby to było wstrzyknięte z kontenera zależności o tym sugeruję żeby to była nazwa cache, dobra i teraz właściwie sprawa jest banalnie prosta czyli kiedy pobieramy sobie nasze wartości to musimy sprawdzić czy Hashou nie istnieje taka wartość. Czyli sobie e, dajemy, e, spróbuj pobrać wartość. Niech e, kluczem będzie nazwa forecast. Tu może być na przykład jakieś ID, cokolwiek innego, co jednoznacznie identyfikuje ci dane, które chcesz odczytać. No i jako wyjściowy parametr dajemy sobie forecast. To jest oczywiście typu i iEnumerable I, i Weather weather forecast. Więc w ten sposób próbujemy, próbujemy pobrać wartość z klucza forecast i przypisać ją do zmiennej forecast. Jeżeli ona jest dostępna, no to po prostu na końcu zwrócimy sobie te dane, ale jeżeli tej wartości nie ma, to wejdziemy do naszego ifa. No i w tym ifie już musimy pobrać nowe wartości. Więc sobie skopiujemy kod, który był wcześniej i do zmiennej forecast przypisujemy nowe losowanie naszych danych pogodowych. Teraz poprzedni kod sobie usuniemy. I nasza metoda wygląda w ten sposób, że jeżeli uda się jej pobrać dane z cache'a, to po prostu przechodzi do return forecast. Jeżeli się nie uda pobrać danych z cache'a, to bierzemy nową wartość wylosowaną ponownie. No Tutaj jeszcze musimy sobie zmienić na, na typ nulowalny, no bo oczywiście z tego auta możemy dostać 0, Więc teraz nas, nasz cache jest praktycznie gotowy. Jeszcze jedna sprawa. Musimy przy pobraniu nowej wartości ustawić oczywiście wartość w cache'u. Więc dajemy sobie cache Set. No, i tutaj podajemy ten sam klucz, który używamy powyżej, czyli to będzie forecast. No, i ustawiamy nową wartość. My ją mamy w zmiennej forecast. Potrzebujemy jeszcze ustawić opcję naszego cachowania i chcemy tak naprawdę ustawić jedną rzecz, czyli set Absolute Expiration z Time Span from Seconds i ustawiamy, że nasz cache. Będzie ważny przez 10 sekund. tak? Czyli, jeżeli pobierzemy sobie wartość do naszej zmiennej forecast, to na końcu jeszcze do, w cache'u ustawiamy dla tego podanego klucza, który jest tym samym kluczem, z którego tą wartość wyciągamy, te wartości, które są w zmiennej forecast. I dodatkowo ustawiam, że czas życia mojego cache'a to jest zawsze 10 sekund. Nieważne jak często te dane są pobierane, bo jeżeli bym tutaj zrobił set. Sliding Expiration to każde pobranie wartości z kesza zerowałby ten licznik i jeżeli ktoś pobierze wartość przed upływem 10 sekund, to znowu te 10 sekund jest liczone od tego momentu, kiedy próbuje tą wartość pobrać. Ale my sobie wróćmy do absolutnej wartości wygaśnięcia takiego absolutnego, czyli nieważne czy pobiorę raz, czy 10 razy, czy 100 razy w ciągu tych 10 sekund, po tych 10 sekundach... Wartość kesza zostanie usunięta. I teraz, kiedy uruchomimy taką aplikację, to możemy zobaczyć, że próbując pobrać dane, tak, mamy tutaj na dole, e, pierwszy to jest na przykład Samary Balmi. No i kiedy pobieram te wartości, za każdym razem one są takie same. Minęło 10 sekund i nagle zmieniła się wartość na Warm. Tak, jeżeli sobie to jeszcze powiększymy, możesz tu w dolnej części ekranu widzieć, że jest w tym momencie Warm. Pobieram, jest mild przez jakiś czas, dokładnie przez czas 10 czy sekund, odświeżam, odświeżam i te wartości są cały czas takie same. I w ten sposób właśnie nasze dane są brane z pamięci cache, z pamięci podręcznej. I właściwie na tym można by skończyć ten przykład, ale zauważ, że jeżeli działamy z cache'em w aplikacji np. webowej, no to do, tej samej, do tego samego endpointu może pytać wiele użytkowników. No i wtedy co się stanie, kiedy wszyscy trafią na ten moment, kiedy w cache'u wygasły dane? No, zdarzy się to, że wszyscy, wszyscy ci użytkownicy będą pobierać na nowo dane i ustawiać je w cache'u, przez co będziemy mieli taki konflikt interesów. Więc żeby temu zapobiec, musimy skorzystać chociażby z semafora, czyli w jakikolwiek sposób zrobić lock. Także wprowadźmy sobie nową zmienną semafor. I ustawmy semafor slim, że tylko jedna. Że tylko jeden użytkownik naraz może wejść do semafora. Reszta musi czekać w kolejce. I teraz e, po pierwsze zmieniamy nasz handler na asynchroniczny i w, ko i w następnej kolejności w naszym ifie, tak, Jeżeli nie udało się pobrać danych z casha, to z awaitem czekamy na, na to, aż semafor pozwoli nam iść dalej. No, i właściwie można by powiedzieć, że to jest wszystko, ale tutaj jeszcze są dwie ważne rzeczy. Pierwsza jest taka, że powinniśmy ten, ten blok kodu oznaczyć, um, że powinniśmy ten blok kodu zamknąć w try finally z tego powodu, że jeżeli cokolwiek się stanie, w tym kawałku kodu, czyli na przykład coś się stanie z pobieraniem danych, albo z ustawianiem, albo cokolwiek tego typu, to ten semafor nigdy nie zostałby zwolniony w przypadku jakiegoś błędu i wszyscy inni użytkownicy po prostu nigdy nie mogliby skorzystać z tego kodu. Byłaby po prostu blokada. A w ten sposób, nieważne czy polecić wyjątek czy nie, to zawsze semafor zostanie zwolniony i kolejni użytkownicy będą mogli dalej korzystać z tej aplikacji, czy z tego endpointu. A druga ważna sprawa jest taka, że co w sytuacji, kiedy weszliśmy tutaj do tego ifa, do tego traja, czekamy aż semafor się zwolni, ale jeżeli tu weszliśmy, to znaczy, że danych nie było. Więc skąd mamy pewność, że ten semafor yy, w, zostanie odblokowany w momencie, jak te dane już będą? Nie mamy takiej pewności, więc, żeby teraz się upewnić, że nasza kolej już jest już oznacza, że te dane są dostępne, musimy sobie jeszcze raz sprawdzić nasz cache. Czyli po odblokowaniu semafora robimy sobie ponownie if e, cache try get value. Tu oczywiście jako out już nie podajemy nowej zmiennej, tylko tą, która istnieje. I dopiero kiedy drugi raz tej wartości nie ma, to faktycznie pobieramy te dane, ale zazwyczaj już w tym miejscu, jeżeli trafiliśmy na semafor, który nas zablokował i został odblokowany, zazwyczaj w tym miejscu już ta wartość z casha będzie pobrana. Więc teraz nie ma sytuacji, że dwóch użytkowników będzie zapisywać nowe dane. Jeżeli pierwszy z nich trafi na to, że cache wygasł, to reszta będzie czekać, aż ten pierwszy ustawi nowe dane, wtedy się samo blokuje i będą mieli dostęp do wartości w pamięci podręcznej. No i to na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Mam nadzieję, że było dla Ciebie przydatne. Także jeżeli było przydatne i uważasz, że był to wartościowy materiał, to pamiętaj, żeby zostawić koniecznie łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz. Napisz w komentarzu, czy wykorzystujesz pamięć cache, czy masz z nim jakieś problemy, w jakich sytuacjach najczęściej z niej korzystasz, czy po tym filmie zaczniesz właśnie korzystać z cache'a do tego, żeby pewne operacje optymalizować. Na wszystkie komentarze bardzo chętnie czekam. Jeżeli chcesz wesprzeć moją działalność, to możesz to zrobić poza właśnie subskrypcją i łapką w górę, stawiając mi tak zwaną wirtualną kawę w serwisie Bajkofitu. link w opisie. A jeżeli chcesz dołączyć do mojej społeczności, chcesz dyskutować na wszelkie programistyczne tematy, zapraszam Cię na serwer Discord, do którego link również jest w opisie. Zachęcam Cię też do zapisania się na mój newsletter. Na moim blogu zającmarek.com jest formularz i możesz dołączyć do newslettera, w którym wysyłam mniej więcej co tydzień. Wiadomość związaną z budowaniem projektów, z rozwijaniem projektów, z zarządzaniem projektami, z architekturą. Tam są takie tematy bardziej projektowo-architektoniczne, mniej stricte, mocno techniczne. Także jeżeli takie coś Cię interesuje, to zdecydowanie zachęcam do dołączenia. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dzięki, wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!